Hejka wszystkim, z tej strony Mocny. Witam z mojego mieszkanka, z mojego biura, z mojej siedziby firmy remontowo-usługowo-upiększającej ogrody. Kawka wypita. Wyłączamy sprzęcik. Idziemy przyjąć jakieś zlecenie do biura. Ale zanim przyjmę jakieś zlecenie, to pokażę wam... Znaczy pokażę... No pokażę wam, chciałem powiedzieć, że przygotowałem już cały ogród, skoszona trawa, została tylko jakaś drabina tu została, jeszcze tam rusztowanie z tyłu domu, z tyłu, z drugiej strony, tutaj o, może nie z tyłu, rusztowanie, ponieważ dom cały pomalowany też, dom już skończyłem malować, trawa ścięta, a, jeszcze puszki, oprócz drabiny, rusztowania, puszki się, zostawiłem sobie puszki, farby, puszki farby. Jakby trzeba było coś pomalować, jeszcze coś, nie wiem, już pomalowane, ale, zostały. No i ten, a zamknijmy tu drzwi, chociaż przez nie przecież będę wychodzić. A w magiczny sposób się teleportuję. A jeżeli starczy mi czasu po tych pracach dla kogoś, to chciałbym urządzić sobie razem tutaj, pokazać wam, jak urządzam sobie swój ogródek, popatrzeć, co tam jest w tych... Ale poczekajcie, niech sobie zobaczę, co tu jest. Sandra Żur, zlecenie na prowadzenie, doprowadzenie do porządku ogrodu i Bella Rose potrzebują już tylko altany do szczęścia. Nie wiem, co zrobić, co jest pierwsze. Doprowadzenie... Nie no, ale... O kurczę, nie przeczytałem. Chciałem dać wróć, ale... No dobra. Fajnie. Aha, no i nie zdążyłem, ładowanie szybkie było. No, chciałem popatrzeć, co tam w tym sklepie jest, co tam można sobie ustawić, jak ładnie urządzić swój przydomowy ogródek. A teraz tak. Nie wiem, co trzeba zrobić. A to mniejsza z tym, bo tu wszystko piszę. Ogród 833 metry kwadratowe ma... dom tej pani. Skosić trawnik, usunąć chwasty. Dobra, bierzemy podkaszarkę i jedziemy. Jak tam kosiłem u siebie, to widziałem, zauważyłem, że też ta podkaszarka zetnie chwasty. Idę dobrze. O, ścina chwasty. Trzeba tylko trochę jakby dłużej, powiedzmy, takiego chwasta, o, i się usuwa też, także, chociaż zaraz, a czemu mi nie zalicza, usuń chwasty, może jednak trzeba bardziej tak, o, sita, czyżby jednak lepiej było je ręcznie usuwać, nie wiem jak to działa, może nie sprawdzałem. Jak tak zalicza teraz 4% postęp, to może lepiej jednak nie ryzykować, bo później będzie niezaliczone usuwanie chwastów i by było. A że chwasty są widoczne na minimapie, to spoko. To się szybko, o, szybko je wyrywam. Tutaj założyłem specjalne rękawice, których po prostu za jednym razem, razem z korzeniami cała elegancko wychodzi, chwaścior cały wychodzi elegancko. Gdzie ten chwaścior? Ja gdzieś się nie mogę obrócić. Tutaj, dobra. Ten, o, dobrze się obróciłem, jest. I teraz tak, gdzieś tam jest drzewo. Nie, gdzie to drzewo? A nie, to że krzaczek. Dobra, tu są. Tu są. To na minimapce to jest krzaczek, nie drzewo. Dobra, gdzie to jest? Gdzieś tutaj, nie, gdzieś tutaj, gdzie on to jest? Tu, dobra, jeszcze tu są, pę. Usuń chwasty, 26. Dobra, tu nie widać, gdzie chwastów, jedziemy.
Coś jak u mnie. Po prostu zarośnięty teren przed domkiem i ja mam to, kurczę, łosować. Po prostu koszenie. A nieźle se zapuściła tą trawę. Chyba jej nie ma kto przycinać. A no tak, tam coś było, chyba że była w jakiejś delegacji czy coś, nie? Jakiś służbowy wyjazd. Nie zdążyłem tego przeczytać. Jak coś, to możecie sobie cofnąć, zatrzymać i przeczytać, nie? Ale ja teraz tego nie zrobię, ale to nie ma jakiegoś znaczenia wielkiego. Robimy to, co piszę tutaj z boku, w tych zadaniach do wykonania. I nieważne, co ona tam w mailu pisała. Dobra, trawka ładnie prawie skoszona tu. Dobra, jeszcze coś tu trochę pod tym krzaczkiem. Ok. I chyba na drugą stronę trzeba iść. Tak, tak, jeszcze tu. Dobra, i druga strona ścieżki. Jedziemy pod tym krzaczkiem. Dobra, tu gdzieś coś i jedziemy tą kępę. Wow. Pią. Jo. Ziu. Pod drzewkiem. Drzewko przycinamy. Sterczy tu taki konar. O, co to jakieś takie... Co to go obrosło? Co to jest? Ha, coś się do drzewa przyczepiło. Dobra, chyba ścięte. No to jedziemy za domem. To jest chyba jeden obszar. Coś mi się tak wydaje. Zajmiemy się chwaściorami. Tu są jakieś takie duże na tej minimapie. Ten poszedł. Te. Tu jest. Dobrze, że są na minimapie. Nie muszę się jakoś wysilać i szukać w trawie. I jakby się zaliczało poprzez koszenie, to słowo, to bym po prostu przejechał kosiarą i by było. No ale powyrywajmy je ręcznie, że tak powiem. Skorzystajmy z minimapy. A tutaj jakieś normalnie cała taka kubka, że tak powiem kubka tych chwaściorów. Gdzież ty jesteś? Tutaj się chowasz. Dobra, chyba można tu jechać. Tu nie widać, żeby coś było. Żeby się jakiś ukrył. O, dobra. Tutaj między domem a tym żywopłotem przejdziemy. Normalnie Farming Simulator w wersji ręcznej. Prawie jak kombajnem zbieranie upraw. Coraz lepiej wygląda ten trawniczek. Nice. Ładnie tu. Wstawić jeszcze jakieś roślinki. Posadzić. Wstawić jakieś mebelki ogrodowe. No i można sielanka. I po prostu sielanka.
Od teraz możesz ukończyć niepełni wykonane zlecenia. Widać na pasku postępu, że już ponad połowa jest. Czyli to jednak nie było właśnie ambitne jakieś zadanie, zlecenie. Chyba tylko trzeba będzie wykosić trawę i co? I chwaściory? Bez żadnego wstawiania czegokolwiek? Trochę słabo. No, ale kurczę, no po prostu mi się nacisnęło. Chciałem dać wróć i pomyliłem te, że tak powiem, belki, te przyciski. Także dzisiaj takie po prostu koszenie w odcinku i wyrywanie chwaściorów. Coś przede mną jeszcze tu ukrywa się i jeszcze tu. A tu coś chyba zostało. No, co to tu się tak ukrywa? Znalazłem sobie kącik. O jajcie. No oczywiście w kącie działeczki, w kącie tego ogródka. Ach. O, nowy punkt umiejętności. Od razu sobie biermy. Szybsze kopanie łopatą. Łopata Beushi. Nie wiem, co to jest. Ale sobie weźmy łopatę. Dobra. Niech będzie. I dalej. Wyrywamy. Dobra, jeszcze jest gdzieś. Tu. 99% chwastów usunięte. A, czyli chyba jednak jakbym skosił, to też by jakoś się zaliczyło w końcu. Pewno by je liczył proporcjonalnie do tego, co zostało fizycznie, ile ich zostało, a ile jeszcze do wyrwania, tak? Nie wiem, jak to, to dobrze to mówię. Fizycznie ile zostało do usunięcia. O! Namiszem! No ale wiadomo, o co chodzi. Że jakby nawet został jeden, to byłoby pewno 0 i ten jeden stanowiłby 100%. Jeżeli by został do usunięcia ręcznie, tak? Dopiero jakbym pewno je wykosił wszystkie, to nagle by się zrobiło 100%. No, czy jakoś tak. Tak myślę. Ale tak jak mówię, nie chciałbym się przekonać o tym jakoś negatywnie i byłoby niezaliczone usuwanie chwastów. Dobra, trawnik też już prawie skoszony. Cały. 96% skoszonego trawnika. 97%. Zlecenie jest 100% ukończone? Jak to? Przecież tu jeszcze trawka jest. Niby też pisze, ukończono wszystkie zadania, ale trawka jest. Dobra, trochę benzynki jeszcze zużyję na tą panią. O! A to co zostało? Nie będę jej tak zostawiać takiego czegoś. Ło, tu też coś chyba można jeszcze skosić. Dobra. Ale teraz to już... Tu? Dobra. Nie? Jeszcze tu, czy tu można zauważyć? Tu? O, to właśnie. I jeszcze... Tu na minimapce coś widać. Gdzieś... Dobra. Pod płotem gdzieś tu. A, dobra. Teraz już na pewno kończę. Chętnie bym zobaczył do domu. Poproszę... Herbatkę, coś do picia, bo się zmęczyłem. Gorące jest, jakiś napój chłodny. A, dobra, już domcy. Zakończ zlecenie. No właśnie, 1500 zł zarobiłem. To faktycznie takie
Szybkie bardzo zleconko. I nic ciekawego. Koszenie, wyrywanie chwastów. Dobra, tu już byliśmy. To tak, zobaczę sobie, co tam... Co tam w poczcie? Jakieś doszło nowe. Poczta. Nie, jest tylko to jedno. Dobra. Potrzebuję już tylko altany ze szczęścia. Witaj, kochany. Kto to był? Jak to... Jak... Oż! Żeż ciebie, kurde, znowu nie to nacisnąłem. Powrót do biura. Czy chcesz zapisać postęp? No tak, zapisz. Nic nie zrobiłem, ale zapisz. Ależ ja jestem, kurde, po prostu profesjonalny gracz. Dobra, już nie łaź tutaj do tego. Wróć jeszcze raz. Dobra, teraz mi się udało. Bella Rose. Witaj, kochany. Żywię nadzieję, że cię nie uraziłam i trafiłam z płcią... Co? Gdyż na wizytówce niestety nie znam twojego imienia czy nazwiska, ale nie nazwę firmy. Ubóstwia mój mały, uroczy ogródek w stylu angielskim. Kocham moje rośliny, a one odzemniają się tym samym. Tylko jedyna rzecz nie jest w tym mym... Nie jest w mym pięknym rajskim zaciszu idealnie taka jak chcę. Altana. Czemu? Już tłumaczę. Otóż jej nie ma. Rozumiesz to, skarbie? W tak pięknym, idealnym i słodkim ogródku nie ma altany ogrodowej. A ja pożądam tej altany. Jednakże taka dama jak ja nie utrzyma w swych drobnych, delikatnych rączkach wielkiego, ciężkiego młota. Nie skala swej skóry dotykiem porzewiałych gwoździ, którymi mogłaby się śmiertelnie zranić, albo gorzej, zadrapać się i pozostawić na swej alabastrowej skórze okrutną bliznę na całe życie. Kurde, jakiego maila wywaliła takiego długiego, a chodzi jej, żeby altanę postawić. No naprawdę. Nie przeżyłabym czegoś takiego, skarbie. Stąd też wypływa moja prośba. Potrzebuję kogoś tak silnego, męskiego i rycerskiego jak ty, aby uratował moją delikatną skórę od tak strasznego losu i sporządził w mym ogrodzie altanę. Ślę moc uścisków, Bella Rose. Jeśli jesteś kobietą, to też nadasz się do tego zadania, acz nie pochwalam wykonywania tak przyziemnych i brudnych robót przez istoty tak delikatne jak my, kobiety. Zastanów się nad sobą, młoda damo, czy na pewno chcesz sobie niszczyć dłonie do takich zadań. Od takich zadań są mężczyźni. Do takich, od takich. Dobra. Ale nie będę się zabierać za to. Uśpi. Nie będę tam przechodzić. Już tam zresztą przeszedłem przez chwilę, tak? Przez żywadek. Tylko tak. Co by tu... Nie wiem, co tu zrobić z tymi... Tutaj zostały te takie po roślinach ślady. Nie to. I nie wiem, co można zrobić. Czy tutaj podsypać sobie tam, jak, tak jak komuś tam podsypywałem ogród. Żwirem, czy co, czy jak? Co tu można? Ziemia pod kwiaty rabatowe. Ziemia pod kwiaty rabatowe z kamieniami. O. Też można rabatkę sobie taką pod ścianą zrobić. Dobra. Dekoracje, meble na wierzchnie, inne na wierzchnie, kamień ścieżkowy, albo podsypać do takich dużych kamieni. O, kostka brukowa, deska kompozytowa, ciekawe. Różne kostki, kamień ścieżkowy i trawa z rolki, kostka brukowa. Żwir dwukolorowy, a to u góry co to było? Aha, taki, aha, że w kwadracie. Dobra. Rekreacja to takie rzeczy. Nie, to takie mi zupełnie niepotrzebne. Rośliny, dobra. Jakiś żywopłot, szukam jakiegoś żywopłotu. Czy coś takiego? To bym sobie dał przy płocie. A tutaj nie ma nic takiego. Ogrodzenia. Fajne ogrodzenia, ciekawe. Okej. Niskie obrzeże drewniane. Nie ma tutaj w ogrodzeniach takiego czegoś. Jakby sobie takie coś dać. Q
słup wiele. Jak to działa takie coś, żeby sobie tak odgrodzić, że tam jest ogród? Jak ktoś do mnie przyjdzie, jak to można? Tu? Ha. No nie wiem, jak to. I co? A, sorry. Dobra. Kup teraz jeszcze raz coś takiego. I tu połączyć? Takie coś? Pch. Nie wiem, musiałbym szukać drzwi, tak? Drzwi. Czy jest coś takiego? Jak przejście? Nie, no bo to tylko ogrodzenia takie. Bramka Reo. No właśnie, jakieś bramki. Połowa płotu krzyżowego, płot krzyżowy, wąski płot krzyżowy, słupek płotu krzyżowego. Nie chcę słupka, tylko jakieś drzwiczki, żeby były inne. O rany, co to jest? Winnych nie ma dużo. Dobra, to mi niepotrzebne. Inne. Ale zaraz, inne i tu jest. A nie, dobra, on nigdzie nie przechodzi. Architektura. O, dobra, tu coś jest ciekawego. Mostki, ale to jakaś jakby zrobić jakąś sadzawkę pod spodem. Dwustopniowe schody ogrodowe. Schodów nie potrzebuję. Schodek ogrodowy. Altana. Pergola. Na razie nie będę się aż tak bawić. No dobra, ale tak. Ogród. Ale tak, ale nie ma żadnego żywopłotu. Zrobię sobie tą rabatkę. Ziemia pod. Dobra. O! Takie coś. Może tak zrobię. Tylko te ślady po roślinkach i tak zostały. Dobra. Nie, przytrzymaj, aby podnieść, ale czy tam się da teraz jakieś kwiaty zasadzić? Tylko teraz nie będę sadzić. Dobra, rośliny jakieś. Duże drzewko bym sobie zasadził. Nie wiem, czy to są takie duże drzewa. Duże drzewa. Co tu z dużych drzew? Ha. Liściaste. Krzew. Drzewko kuliste. Drzewko nieregularne. Karłowate. Klon palmowy, mały klon palmowy. Drzewko parasolowate, wysokość 4 metry. Kup wiele. A, takie para. A. No dobra. Zasadźmy sobie tu. I tu. No tu już nie. To może trochę je przesunę jednak. Trochę bliżej tu. I trochę jakoś tak. Chociaż to mogłoby akurat zostać. No dobra. To zasadzę. O, to jest ta łopata lepsza. Raz. Dwa. Kurde, jaka fajna żółta, a tam się świeci. Trzy. Dobra, trzy razy zamiast pięć. Jakaś kurde fajna osa jest na tym szpadlu.
Tak się nazywa ten. Czym się kopie ta część. Dobra, włóż roślinę. Przysyp ziemią. Aha, aha, i podlej. Tak, 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 podlej. Dobra. Zasadź. Raz. Dwa. Trzy. Dobra, wsadź roślinę, przysyp ziemią i podlej. Dobra. Kurczę, ale chciałem takie jakieś drzewo, takie duże jak tam są. Bym sobie jeszcze wsadził tutaj, gdzieś tutaj tak, takie duże, ale co to będzie? Nie tu, dom, ogród. Dekoracje, meble, nawierzchnie, inne, architektura. To nie taka architektura, dobra. Ogrodzenia rośliny, na pewno w roślinach. Użytkowe rośliny? Nie. Bo to są te grusze i tak dalej. Jona Gold, zmiana jabłoni. Nie, 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 nie. Rabatowe to są, no to rabatki. O, to może to uda się wsadzić tam. Do tych, do tego, to pod ścianą. Krzew kolumnowy, na pewno nie. Chyba, że iglaste sobie jakieś poszukam. Krzew i iglasty wysoki. No właśnie, ale tu krzew. Nie chcę krzewów. Są same krzewy. Krzew to jakby małe. Trawy ozdobne, nie. Dobra, no to liściaste, ale... Drzewko drzewko nieregularne, wysokość 1,5 metra. Drzewko kuliste 3,5 metra. Drzewko kuliste, wysokość, no 5 to nie. 5 to chyba za wysokie. Krzew rozłożysty, nie chcę też krzewu. No to zobaczmy, to 3,5. To, drzewko kuliste 3,5. Kup teraz jedno. No chyba też nie do końca takie to miało być. Ale wsadzę sobie tu. Dobra, zasadź roślinę. A, nie, nie, za daleko byłem. Nie ma potrzeby tutaj kopać. Dobra. Wykopana dziura, wkładamy, przysypujemy ziemią i podlewamy. Dobra, drzewko jest. To jeszcze przejdę, zobaczę. O, takie coś mi chodziło, o takie jakieś. Kurde, takie rozłożyste, takie duże drzewo. Zetnij drzewo. Kurde. Takie, albo takie coś. Takie duże drzewa bym chciał. Ale takich dużych się nie zasadzić, tak? Dobra, no i szkoda, że nie ma jakiegoś takiego żywopłotu. Chętnie bym tutaj sobie wzdłuż ogrodzenia postawił żywopłot. Ale jak nie ma żywopłotu, to może... Nie, to chyba będzie wiglastych. Takie... Jodły takie. Jodły? Krzew kolumnowy. Wysokość 2 metry. Trawy, nie, iglaste. Niski pokrój, wąsko. Krzew iglasty wysoki. Niski. A te czym się różnią? Niski pokrój kolumnowy, wąsko kolumnowy. Wąsko kolumnowy, a ten pokrój kolumnowy. Dobra, to te sobie wezmę, kup wiele. To sobie posadzę tu poza odcinkiem, a pokażę wam, że może sobie tak co, jakoś to zrobię. Trochę kasy chyba powydaję, ale jak tyle tutaj... Jak tak gęsto to ustawię. Dobra, coś takiego. Gdzie to przejście? Tak, tak. Tak, trochę nierówno. Tak. 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 No nie przejdę, no. O.
I będzie taka tutaj, taki rządek tych drzewek. To sobie posadzę wszystko, a teraz jeszcze spróbuję tutaj te rabatki obsadzić. Rośliny rabatowe, tylko nie wiem jakie. Może takie, tawułka, szałwia, coś takiego. Kup teraz. Nie. No, a jednak nie wchodzi do tego. Chyba, że inne. Spróbujmy jakieś inne. Paproć kulista, funkia okazała. Dajmy takie, kup teraz. No nie. Jednak do tego nie wchodzi. No szkoda. Dziwne to. Kup teraz. Dziwne, że jest takie miejsce właśnie specjalnie, a nie da się w tym sadzić. Dobra. To dzięki za oglądanie tego odcineczka, w którym troszkę tutaj u siebie też porobiłem na ogrodzie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dzięki za oglądanie. Hejka, cześć, narka.